Jezus Chrystusie. Na pierwszą niedzielę po Zielonych Świętach Kościół wybrał Ewangelię, która jest jedną z najbardziej trudnych do zrozumienia i takich, z których można wyciągnąć wiele dobrych wniosków, pożytecznych wniosków dla własnej duszy, dla własnego zbawienia. W Ewangelii mamy pochwałę nieuczciwości, tak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Włodarz, który strwonił to, co mu zostało powierzone, który źle zarządzał powierzonym mu majątkiem, powinien być właściwie godny potępienia. Pan Jezus mówi, że dobrze postąpił. Dlaczego tak się nie odbył? Dlatego, że Chrystus chciał nam pokazać, żebyśmy byli mądrzejsi, roztropniejsi i sprytniejsi w zabieganiu Królestwo Niebieskie. Wiele osób po prostu czuje się zwolnione z obowiązku myślenia, dlatego że uważają, że skoro są chrześcijanami, katolikami, to wystarczy być wyłącznie prostym jak gołębi. Nie. Pan Jezus żąda od nas, żebyśmy byli poniekąd podobni do Synów Światłości w tym, że dobrze planujemy nasze życie, że roztropnie wszystko robimy tak, żeby zyskiwać sobie przyjaciół wśród ludzi metodami nawet dosyć nieuczciwymi. Po drugie, jako włodarz miał jeszcze ten człowiek prawo zarządzać majątkiem swojego pana, więc to nie do końca tak, że sprzeniewierzył się, bo jako włodarz był kimś, kto dysponował tym majątkiem. Po trzecie zaś, ten pan, do którego należy majątek, do którego należała i oliwa, i pszenica, jest tylko figurą. Tak naprawdę chodzi tutaj oczywiście o Pana Boga i Panu Bogu akurat na żadnym majątku nie zależy. To znaczy, on ma tyle tej pszenicy i oliwy, które są symbolami łaski, dobra i miłosierdzia, że może je rozdawać w sposób nieograniczony, bez patrzenia się wstecz, bez liczenia się z kosztami. Pan Bóg jest w stanie dać absolutnie wszystko człowiekowi. Włodarze, którzy w imieniu Pana gospodarzem jego majątkiem, powinni być wręcz zbyt chłonni, zbyt rozrzutni, można powiedzieć, w rozdawaniu łask, w rozdawaniu wszystkiego tego, co Chrystus chciał, żeby ludzie mieli całego tego zbawienia. Jest to zatem Ewangelia niesłychanie optymistyczna, bo zachęca nas ona do tego, żebyśmy byli miłosierni, żebyśmy byli rozrzutni, żebyśmy byli w tych rzeczach, które należą do Pana, żebyśmy byli jak najlepsi, mieli jak najlepsze serca i jednocześnie, żebyśmy byli w naszym postępowaniu sprytni. Idziemy za to, że Kościół i Chrystus nie chcą, żebyśmy zbytnio martwili się jakimiś niepotrzebnymi rzeczami, żebyśmy nie byli zbytnimi skrupulantami, którzy bezustannie zadręczają swoje sumienia myślami o tym, czy dobrze postąpili, czy źle postąpili, czy w jakiejś tam rzeczy być może o parę centymetrów odchylili się od normy. Nie, Pan Bóg chce, żebyśmy z ufnością podchodzili do sprawy zbawienia, żebyśmy z ufnością czerpali te wszystkie skarby i bogactwa, które Bóg chce nam dać, ponieważ Bóg jest tak bogaty w miłosierdzie, we wszystkie łaski, we wszystkie dary, że może je dawać bezustannie i nigdy mu ich nie zabraknie. Dowodem na to jest również święta Maria Magdalena, którą wspominamy również dzisiaj, która prowadziła życie niezbyt dobre, która żyła lekko i światowo, która stała się, można powiedzieć, wraz ze swoim rodzeństwem wręcz przyjaciółką Chrystusa, do których Chrystus przybywał, żeby odpocząć, do których Chrystus chętnie przebywał, u których chętnie się stołował. Widzimy zatem, że nawet największy grzesznik, nawet człowiek, który nie podążał, nie przestrzegał przykazań pańskich tak jak należy, może się nawrócić, może trzymać wielkie łaski i na pewno tą łaską, którą święta Maria Magdalena szczególnie sobie ceniła, była łaska ujrzenia zmartwychwstałego Chrystusa tuż po zmartwychwstaniu. Tak wielkie jest miłosierdzie pańskie, tak wielka jest moc Chrystusa, że może on naprawić nawet najbardziej zniszczoną duszę ludzką, może zmyć nawet najcięższe grzechy i może te grzechy z tą przenajdroższą krwią odkupić. Pamiętajmy o tym, że przenajdroższa krew Chrystusa
to jest cena za nasze grzechy. Musimy zrobić wszystko, by nie grzeszyć, a jednocześnie musimy być wdzięcznymi Panu Jezusowi i dziękować Mu za wszystko, dziękować Mu za to, że przelał swoją najdroższą krew za nas na krzyżu. W tym tygodniu Kościół, tak jak już wspomniałem w ogłoszeniach, daje nam przykład wielu wielkich świętych, których mamy naśladować i których mamy upraszać o potrzebne łaski. Na początku błogosławiona Kinga, która była tutaj księżną, która mieszkała na tej ziemi, wypraszała za życie swoje wiele łask dla swojego ludu i która również, zwłaszcza teraz po śmierci, przebywając i triumfując w niebie razem z Chrystusem, można wiele rzeczy wyprosić. Święty Jakub apostoł, kolejny wielki apostoł, który przelał krew za Chrystusa, który nie zawahał się opuścić swojej niewielkiej ojczyzny, Ziemi Świętej, podążyć na krańce ziemi, żeby razem z Chrystusem dać się ukrzyżować, żeby razem z Chrystusem zbawiać świat, żeby rozgłaszać wszędzie Ewangelię Chrystusa. Wreszcie święta Anna, ta wielka święta, która przygotowała nam Matkę Bożą, jak wielki jest to, jak wielki był to przywilej, jednocześnie jak wielkie zaufanie Pana Boga do tej świętej, że powierzył swoją ukochaną córkę pełną łaski Maryi niepokalaną takiej właśnie osobie. Możemy zatem być pewni, że przez wstawnictwo babci Pana Jezusa, świętej Anny, otrzymamy wiele łask, które są nam potrzebne. Pamiętajmy, że jeszcze nie skończył się miesiąc przy najdroższej krwi Chrystusa, miesiąc lipiec, miesiąc, w którym dziękujemy Chrystusowi. Modlimy się na litanię do przynajdroższej krwi Chrystusa, żeby obmyć nasze dusze, żeby być godnym miana chrześcijanina, żeby Chrystus nas pochwalił tak, jak Pan pochwalił nieuczciwego włodarza. Bo wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy jesteśmy łomni i potrzebujemy łaski Pańskiej jak niczego innego na świecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niepokalane serce Maryi. Niech się zmieni.